Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz. Nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Najmilsi, pragniemy wysławiać Boga Stwórcę Świata i głosić chwałę Chrystusa, który nas zbawił. Powołani jako chrześcijanie mamy swym życiem przyczyniać się do uświęcania świata, którym nieustannie dokonuje się zbawienie. Jesteśmy narzędziem w ręku Boga dla dobra świata, by przyspieszyć odnowienie wszystkiego i w Jezusie jako naszej głowie. Grzech oddala nas od Boga. To także grzech wyrządza zło stworzeniu. Przeprośmy za winy, bo chociaż w części przyczynić się do świętości świata, by przyspieszyć odnowienie wszystkiego w Chrystusie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie oddana i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu Majestatowi przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca. Nazwałem Cię Twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza mną nie ma Boga. Przypaszę Ci broń, chociaż mnie nie znałeś, aby wiedziono od wschodu słońca aż do zachodu, że bez mnie nie ma niczego. Ja jestem Panem i nie ma innego. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały,
budzi trwogę najwyższą, bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, Pan zaś stworzył niebiosa. Pośród narodów głoście chwałę Pana, oddajcie Panu rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. Przynieście dar i wejdźcie na Jego dziedzinicę. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, zadrżyj ziemio cała przed Jego obliczem. Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem, będzie sprawiedliwie sądził ludy. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Początek pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Tesaloniczan. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia, przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego z wielką siłą przekonania. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowani w Chrystusie Panu, drogie siostry i drodzy bracia. Dzisiejsza rozmowa uczniów, faryzeuszów i zwolenników Heroda z Jezusem jest chyba jednym z najbardziej politycznych fragmentów Ewangelii. Widoczne są w niej przynajmniej dwie płaszczyzny i obydwie delikatne i budzące silne emocje. Pierwsza, finansowa, dotyczy bowiem pieniędzy, czyli podatków, które Jezus nakazuje płacić, oraz druga, wręcz wprost polityczna, gdyż dotyczy rzymskiej zwierzchności nad Palestyną, którą to zwierzchność Jezus pośrednio uznaje, każąc oddać Cezarowi to, co należy do Cezara. Czy Jezus nakazuje
całkowite poddanie się zatem wszelkiej władzy rzymskiej. Można by tak sądzić, gdyby nie druga część wypowiedzi. Oddajcie Bogu to, co należy do Boga. Po czym Jezus nie precyzuje wprost, co należy Bogu oddać. Bogu przede wszystkim należy się chwała i oddanie boskiej czci. Taka chwała w żadnej mierze nie przysługuje ani Cezarowi, ani żadnej innej ziemskiej władzy. Poza tym nasuwa się jeszcze jeden wniosek, a mianowicie, jeśli Cezarowi należy oddać denara, gdyż na monecie wybita jest podobizna Cezara, to Bogu należy oddać to, w czym wyryty jest obraz Boga. A zatem, a przecież to człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Zatem człowiek winien oddać Bogu samego siebie i całego siebie, bo cały jest obrazem Boga i przez fakt stworzenia cały do Boga należy. Zatem z dzisiejszej Ewangelii można wyprowadzić bardziej szczegółowe wnioski dotyczące relacji Kościół a polityka i szerzej relacji chrześcijaństwa do społeczeństwa, w którym żyjemy. Tu przywołam tylko 4 myśli, choć jest ich o wiele więcej. Dzisiejsza ewangeliczna rozmowa została zaaranżowana w złej intencji, by pochwycić Jezusa na mowie. Zatem pytanie zostało tak postawione, że wydawać się mogło, iż każda odpowiedź będzie zła. I jeśli by Jezus odmówił płacenia podatku, to byłby uznany za wichrzyciela sprzeciwiającego się władzy rzymskiej. Potem zresztą, w czasie procesu przed męką i tak został właśnie o to oskarżony. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi. I zatem oskarżenie to w kontekście dzisiejszej rozmowy. Jezusa okazuje się być wyjątkowym oszczerstwem. I z kolei odpowiedź, którą Jezus dziś udzielił, że jednak należy płacić podatek, została na pewno negatywnie odebrana przez te ugrupowania żydowskie, które chciały doprowadzić do obalenia władzy rzymskiej, czyli na przykład przez zelotów. I nawiasem mówiąc, do zelotów należał jeden z apostołów, Szymon Gorliwy. Nie należy zatem dziwić się, że i dziś ludzie związani z Kościołem stawiani są w ogniu podchwytliwych pytań, szczególnie w mediach, a dzieje się to często w celu zdyskredytowania samego Kościoła. I oczywiście zadaniem chrześcijan jest po prostu głosić, mówić prawdę, a ostateczny skutek będzie jeden, taka czy inna forma prześladowania. Zatem chrześcijaństwo i Kościół nie zostały założone przez Jezusa po to, by prowadzić jakąkolwiek rewolucję społeczną. Pojawiają się nieraz nurty, na przykład w ramach teologii wyzwolenia, by wykorzystać przesłanie ewangeliczne do przeprowadzenia takiej czy innej rewolucji w społeczeństwie. Jezus dystansuje się dziś od zelotów i pokazuje, że cel wspólnoty, którą zakłada, jest zupełnie inny. Ostatecznie przecież chodzi tylko i wyłącznie o wieczne zbawienie. Po trzecie, tak sformułowany cel misji Kościoła doprowadził niektórych, szczególnie marksistów, tych dawnych i tych współczesnych, do postawienia kolejnego zarzutu wobec chrześcijaństwa, a mianowicie, że myśl o niebie i wiecznym zbawieniu sprawia, iż ludzi wierzących ogarnia stan tak zwanej alienacji, czyli wyobcowania i radykalnego dystansu wobec ziemskich problemów. I to kolejny nieuczciwy zarzut. Jezus angażował się we wszystkie palące problemy ludzi, wśród których żył. Podobnie zawsze czyniło chrześcijaństwo, przy czym zarówno w jezusowym, jak i chrześcijańskim zaangażowaniu chodzi przede wszystkim o kształtowanie wnętrza człowieka, by wyryty w nim obraz Boży prowadził do podejmowania takich czynów, które będą Bogu się podobały i będą stopniowo przybliżały Boże Królestwo. I po czwarte, chrześcijaństwo nigdy nie burzyło porządku społecznego w żadnej epoce, ani też praktycznie w żadnym ustroju politycznym, począwszy od Cesarstwa Rzymskiego, skończywszy na współczesnych demokracjach. Na przykład w katolickiej nauce społecznej zawsze przypomina się o obowiązku płacenia podatków. Czy to oznacza, że chrześcijanie byli i są bezwolnie poddani każdej władzy politycznej? Nic bardziej mylnego. Już w czasach rzymskich sprzeciwiali się oddawaniu władzy boskiej Cezarowi i właśnie przede wszystkim z tego powodu byli prześladowani i byli posyłani na śmierć męczeńską. Podobnie dziś chrześcijanie przypominają i winni przypominać,
że nie wszystkie działania, na które zgadzają się współczesne demokracje, są godne człowieka, który jest stworzony na obraz i Boże podobieństwo. Chrześcijanie szczególnie sprzeciwiają się tym działaniom, którym człowiek próbuje sobie przypisać władzę boską, jak kiedyś Cezar. A takimi działaniami są dziś aborcja, eutanazja, in vitro. Tylko Bóg przecież ma władzę nad ludzkim życiem. A także działania podważające małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, a jako komplementarny związek osób dwóch różnych płci. Pomyślane jest małżeństwo przez samego Boga i żadna ludzka władza nie może zmienić definicji małżeństwa. Im bardziej wyraźnie chrześcijanie będą sprzeciwiać się działaniom, którym człowiek chce przypisać sobie boską władzę, tym bardziej będą prześladowani, mimo że nie są burzycielami porządku społecznego. Czy to wizja pesymistyczna? Absolutnie nie. To realistyczne spojrzenie na misję, który tylko wtedy pozostanie autentycznie chrześcijańska, gdy będzie odzwierciedlać po prostu słowa i czyny samego Jezusa Chrystusa. Amen. Złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Bóg, Stwórca, troszczy się o świat i podtrzymuje go w istnieniu. Wznieśmy więc do Niego nasze prośby i błagajmy o pomoc dla wszystkich żyjących w tym świecie. Świat potrzebuje zbawienia. Prośmy, aby Kościół uświęcał świat głoszonym słowem i sakramentalnym uobecnieniem dzieła Chrystusa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Świat został stworzony przez Boga. Prośmy, aby ludzie, spełniając wolę Stwórcy, czynili sobie ziemię poddaną i nie niszczyli powierzonego im dobra. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Świat jest środowiskiem, którym dokonuje się zbawienie. Prośmy, aby ludzie poświęceni sprawom Bożym dostrzegali autentyczne wartości kultury i nauki. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Świat podzielony jest granicami, ideologiami, kulturami. Prośmy o zjednoczenie całej rodziny ludzkiej i o wzajemną wymianę kulturalną między narodami. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Świat potrzebuje pokoju. Prośmy za Organizację Narodów Zjednoczonych, aby przyczyniała się do utwierdzenia pokoju na ziemi dla rozwoju całego człowieka. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Świat został skażony przez grzech. Prośmy, aby Duch Święty oczyszczał świat z grzechów i błędów i prowadził go do pełnego odnowienia w Chrystusie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Chrześcijaństwo ciągle potrzebuje nowych apostołów,
potrzebuje misjonarzy, zarówno duchownych, jak świeckich. W ten weekend przeżywamy weekend jako i modlimy się i wspieramy tych, którzy służą Chrystusowi jako Jego misjonarze. Módlmy się zatem za misjonarzy, by nauka Jezusa Chrystusa rozszerzała się po całym świecie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Świat, w którym żyjemy, jest naszą ojczyzną. Prośmy, byśmy wnosili w naszą rzeczywistość autentyczne wartości chrześcijańskiej kultury, byli dobrymi obywatelami i dobrymi chrześcijanami. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże Stworzycielu Świata, wysłuchaj naszej modlitwy, którą zanosimy z ziemi odkupionej przez Twojego Syna i spraw, aby wszyscy ludzie byli wierni Tobie i wierni światu, przez który zmierzają do Ojczyzny Wiecznej. Prosimy Cię o to, Stwórco, przez Syna Twego Zbawiciela, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyniósł Pan duch pokoju. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, daj nam z prawdziwą swobodą ducha pełnić służbę przy Twoim ołtarzu. Niech ofiara, którą składamy mocą Twojej łaski, oczyści nas z grzechów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Miłosierny Boże. Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokość. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając,
łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Mikołajem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Do Boga, naszego Ojca, módlmy się słowami modlitwy, której nas nauczył sam Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami i z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech owocny na nas będzie udział w Eucharystii, która daje nam przedsmak nieba. Niech nam wyjedna pomoc w życiu doczesnym i przysposobi nas do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Najmilsi, w ten sobotni wieczór niech Pan Bóg nam wszystkim pobłogosławi, również w ten weekend, kiedy w sposób szczególny modlimy się za tych, którzy są posłani na krańce ziemi, by głosić Jezusa Chrystusa, by głosić Jego miłość, by głosić Jego Ewangelię. Modlimy się dzisiaj za misjonarzy, zarówno duchownych, jak i świeckich. Niech Boże błogosławieństwo spływa na nich. Niech moc i siła Ducha Świętego towarzyszy ich przepowiadaniu i głoszeniu, słowem, modlitwą i świadectwem swojego życia. Niech zatem nasza modlitwa, nasze również wsparcie materialne, niech będzie dla nich pomocą w efektywnym i efektownym głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa. Wszystkim Wam życzę miłego wieczoru sobotniego, jak również dobrej niedzieli i miłego tygodnia. Wszystkiego, co najlepsze. Niech nas Pan Bóg pobłogosławi. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.